Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Szpitale zostają bez środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zaplanowane w najbliższym czasie operacje mogą być przekładane. Rząd twierdzi, że pieniędzy nie ma. Z kolei opozycja przekonuje, że wystarczy jedna decyzja o dotacji dla NFZ-u. Alarm o wstrzymaniu środków z Narodowego Funduszu Zdrowia podnosi coraz więcej szpitali, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Klaudiusz Komar. Na szczęście dotyczy to zabiegów tak zwanych planowych, czyli takich, które są wykonywane nie w stanie zagrożenia życia. Natomiast głównym zagrożeniem jest to, że po prostu pacjenci będą musieli dłużej na te zabiegi poczekać. Chodzi o świadczenia limitowane, wykonywane przez szpitale ponad limit. NFZ nie ma na nie pieniędzy. Z problemem boryka się m.in. szpital w Żywcu, mówi tamtejszy starosta Adrian Midor. Od stycznia do końca września to jest mniej więcej 43 miliony. Tyle brakuje. Sam kontrakt wynosi 158 milionów, natomiast brakuje 43 milionów za te świadczenia, które zostały udzielone. Podobnie jest w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Zastanawiamy się, co robić dalej z zabiegami zaplanowanymi na koniec tego roku, mówi dyrektor placówki Marcin Drost. Na ile możemy realizować te świadczenia tym pacjentom, a na ile jednak powinniśmy zdecydować się na pewne ich ograniczenia. To nie koniec problemów. Koszty świadczeń nielimitowanych, porodów, leczenia zawałów serca, porad specjalistycznych czy rehabilitacji musi w całości pokryć NFZ. Fundusz powinien po każdym kwartale rozliczyć się ze szpitalami. Drugi kwartał tego roku miał być uregulowany do końca września. Spłata została jednak odroczona do połowy października. Szukamy pieniędzy, mówi wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Czy to się uda w ciągu tygodnia, dwóch czy miesiąca, tego nie jestem w stanie powiedzieć. To jest ważne, żeby było w ciągu tygodnia, dwóch, bo ludzie czekają na operację. Ale tak, to prawda, tylko wie pan, mamy budżet odziedziczony taki, jaki mamy. Minister Leszczyna, jeszcze będąc w opozycji, zapowiadała, że wszystkie problemy Polaków da się łatwo rozwiązać. To wypowiedź sprzed 2 lat. Te problemy znikną, jak za dotknięciem czarodziejskiej naprawdę? Różdżki. A to Izabela Leszczyna w styczniu tego roku. Już jako minister zdrowia. Nie da się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić wszystkiego od razu, chociaż bardzo bym oczywiście chciała. Ministerstwo przekonuje, że zapasowy fundusz NFZ został wykorzystany w ostatnich 2 latach. Rząd ma jednak możliwości prawne, aby przekazać do Narodowego Funduszu Zdrowia specjalną dotację, podkreśla były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości. W takiej sytuacji trzeba po prostu dokonać jakiejś zmiany priorytetów i doprowadzić do tego, nawet jeśli wymaga to nowelizacji budżetu, żeby te środki się znajdowały. PiS przypomina, że w 2015 roku budżet Narodowego Funduszu Zdrowia miał niecałe 5 miliardów złotych. Pod koniec zeszłego roku, kiedy prawica oddawała władzę, fundusz miał już 14 miliardów. Naczelna Izba Lekarska twierdzi, że to wciąż za mało i wciąż odstajemy od zachodu. Ta część PKB przeznaczona na zdrowie powinna być wyższa. W tym roku na zdrowie wydamy ponad 6% PKB, czyli około 200 miliardów złotych. Do końca tej kadencji Sejmu na pewno nie dojdzie do podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Przed wyborami obiecał to Donald Tusk. Pozytywną zmianę dla podatników wyklucza rządowy plan, którego celem jest zmniejszenie deficytu. Przed wyborami Platforma Obywatelska złożyła wyborcom szereg obietnic. Sztandarową było podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni, oznacza, w Polsce każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5000 zł, nie będzie już płacił podatku dochodowego. Po przejęciu władzy Donald Tusk stopniowo wycofywał się z obietnicy. Tak mówił w marcu. Nie rezygnujemy z projektu kwota wolna 60 tysięcy. W tym roku nie jesteśmy w stanie tego zrealizować ze względów finansowych, budżetowych. W
kwietniu premier pytany o realizację programu wyborczego odpowiadał tak. Nie podejmiemy żadnej decyzji, jeśli chodzi także o kwotę wolną od podatku, dopóki nie będzie pełnego zabezpieczenia interesów samorządu. Z powodu zadłużenia państwa szanse na realizację głównej obietnicy spadły do zera. Nie przewiduje jej 4-letni rządowy plan wychodzenia z procedury nadmiernego deficytu. Mamy czas, zapewnia poseł Platformy Obywatelskiej Jarosław Urbaniak. To konkretów to jest plan na 4 lata, nie na 2 tygodnie. Koalicjanci Platformy przekonują, że obietnicy nie można zrealizować przez zaniedbania poprzedników. Wymagania budżetowe związane z równoważeniem finansów publicznych po nieodpowiedzialnej polityce PiS wymagają pewnych korekt w tych planach. Podniesienie kwoty wolnej od podatku nigdy nie miało dojść do skutku, podkreśla poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Politycy Platformy Obywatelskiej dobrze wiedzieli, że budżet nie udźwignie tego obciążenia. Nie ulega wątpliwości, że to było klasyczne oszustwo wyborcze. No, przecież Donald Tusk, jego najbliższe otoczenie musiało doskonale wiedzieć, że ta obietnica będzie kosztowała przynajmniej 50 miliardów złotych rocznie. Obiecana zmiana byłaby korzystna dla wszystkich Polaków, mówi dr Tomasz Kopyściański. Byłaby ona z pewnością bardziej odczuwalna w sensie pozytywnym z punktu widzenia rodzin, osób o mniejszych dochodach, aniżeli będzie odczuwalna, byłaby odczuwalna z osób, dla osób lepiej uposażonych. Wyższej kwoty wolnej nie będzie. Są za to rosnące ceny w sklepach. Codzienne zakupy Polaków we wrześniu były droższe o 5% w porównaniu do ubiegłego roku, wskazuje ekonomista dr Marcin Kędzierski. Co odpowiada za ten wzrost cen? No trudno znaleźć jeden czynnik. Z pewnością ważną rolę odgrywają ceny energii, które w ostatnich miesiącach bardzo wyraźnie poszły do góry. Rząd Donalda Tuska zrezygnował jednak z utrzymania mrożenia cen energii. Koalicja rządząca zlikwidowała też zerową stawkę VAT na żywność. Donald Tusk chce zmiany w polityce migracyjnej Unii Europejskiej. Szef rządu, który wspierał niemiecką politykę otwartych drzwi, teraz oskarża Prawo i Sprawiedliwość o masowe przyjmowanie w Polsce nielegalnych migrantów. Na polsko-czeskich konsultacjach rządowych w Pradze premier Donald Tusk zapowiedział, że przedstawi nową strategię migracyjną zarówno dla Polski, ale i dla całej Unii Europejskiej. Będzie nie tylko programem walki z nielegalną migracją i szerzej nowoczesną polityką, chodzi o nowoczesną politykę migracyjną obliczoną na lata, ale będzie także ta strategia propozycją wobec całej Unii Europejskiej. Polska jest w szczególnej sytuacji i dlatego nasza pozycja w Unii Europejskiej będzie szczególnie twarda. Premier szczegóły ma przedstawić w sobotę. Jednak Donald Tusk nie zawsze był chętny do walki z nielegalną migracją. Jeszcze jako szef Rady Europejskiej wspierał politykę otwartych drzwi zapoczątkowaną przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel. W 2017 roku straszył polski rząd za sprzeciw wobec mechanizmu przymusowej relokacji. Ale to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie. Po powrocie do kraju kontynuował tę politykę. W szczycie kryzysu na granicy z Białorusią w 2021 roku krytykował rząd PiS za skuteczną ochronę polskiego terytorium przed prowokacjami Łukaszenki i Władimira Putina. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi i nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy. Teraz rząd wzmacnia ochronę granicy, rozbudowując zaporę i zwiększając obecność wojska i służb. Równocześnie premier atakuje poprzedników za rzekomą aferę wizową, powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli, którą przedstawił jej szef Marian Banaś. Wyniki kontroli wskazują, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przynajmniej od listopada 2022 roku do maja 2023 funkcjonował nietransparentny i korupcjogenny mechanizm wpływania na niektórych konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Nieprawidłowości już za rządów Zjednoczonej Prawicy wykryły służby, a wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk stracił stanowisko. Rządzący chcą za wszelką cenę pozbawić Prawa i Sprawiedliwości wiarygodności w kontekście bezpieczeństwa, zwraca uwagę politolog dr Andrzej Skiba. Donald Tusk doszedł do wniosku, że skoro igrzyska są
jednym z elementów przekazu środowisk rządzących, to może być jednak mimo wszystko za mało i postanowił wyjąć wątek dotyczący bezpieczeństwa. Rodzą się jednak pytania, czy propozycja premiera Donalda Tuska będzie poważnie przyjęta chociażby przez Berlin. Niemcy bez informowania polskiego rządu wprowadziły kontrolę na granicy z Polską. Tracą na tym polskie firmy. Niemieckie władze skrytykował bliski współpracownik Donalda Tuska, europoseł Bartłomiej Sienkiewicz. Zasada, co dobre dla Niemiec, jest dobre dla Europy. Szef polskiego MSZ zapowiada twardą odpowiedź na działania Niemiec. Strefa Schengen nie jest własnością żadnego z jego członków. Proszę się spodziewać w najbliższych dniach mocnego sygnału do polskiej opinii publicznej, ale także do opinii publicznej całej Europy. Trudno jednak oczekiwać skuteczności tych działań, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Obawiam się, że po pierwsze nie zrobi nasz rząd niczego, co nie zrobią Niemcy. Znaczy, że to będzie dokładnie kalka tego, co się wydarzy za naszą zachodnią granicą. Powodem mocnego uderzenia w tony dotyczące bezpieczeństwa może być kwestia zbliżających się wyborów prezydenckich. Jak zauważa politolog dr Łukasz Stach, większość społeczeństwa chce wzmacniania armii. Ubiegłoroczne referendum pokazało też jednoznacznie, że Polacy chcą skutecznej ochrony granic. Te idee są kontynuowane, rozwijane i nikt w tym momencie ich nie podważa. No pytanie tylko, czy rząd będzie tutaj bardziej skuteczny i bardziej wiarygodny niż poprzednia ekipa. Prawo i Sprawiedliwość chce ponownie przeprowadzić referendum w sprawie wypowiedzenia paktu migracyjnego. Partia jest w trakcie zbierania podpisów. Redakcja Radia Maryja wystosowała list otwarty do Romana Giertycha w sprawie bezprawnego ataku na toruńską rozgłośnię, katolików skupionych wokół Radia Maryja oraz założyciela i dyrektora dzieła, ojca Tadeusza Rydzyka. Jak czytamy w liście, Roman Giertych publicznie zaatakował Radio Maryja, zarzucając również założycielowi rozgłośni pobieranie, i tu cytat, haraczu od różnych instytucji, insynuując działalność przestępczą. Pana wypowiedź stanowi naruszenie dobrego imienia Radia Maryja, jego kierownictwa, współpracowników oraz wszystkich tych, dzięki którym rozgłośnia funkcjonuje. Mowa o katolikach skupionych wokół radia, mowa o rodzinie Radia Maryja, która współtworzy to dzieło. Jak czytamy w liście, nie ma żadnych podstaw faktycznych ani prawnych, aby w stosunku do działalności Radia Maryja, czy też poszczególnych osób tworzących to środowisko, stawiane były zarzuty pobierania opłaty wymuszonej siłą lub groźbami. To samo tyczy się sugerowania przestępczego charakteru działalności Radia Maryja. Ponadto w swojej działalności publicznej formułuje pan cel polegający na odebraniu koncesji naszemu radiu, osobliwym rozumieniem konstytucji tak bliskiej pana obozowi politycznemu jest pozbawianie prawa głosu tych osób i środowisk, których przekonania odbiegają od pana poglądów. Jak dodano w liście, Radio Maryja ma pełne prawo do publikowania treści w kwestiach społeczno-religijnych, ważnych dla osób wierzących. Pozbawienie tego prawa jest zdecydowanym krokiem w kierunku państwa autorytarnego, pisze do mecenasa Romana Giertycha redakcja Radia Maryja. Rząd nie chce polskiego muzeum w szwajcarskim Rapperswilu. Ministerstwo Kultury wycofało się z listu intencyjnego dotyczącego utworzenia nowej siedziby muzeum w historycznym hotelu w mieście. Nieruchomość została zakupiona przez poprzedni rząd. Polskie Muzeum w Rapperswil działa od 154 lat. W 2020 roku straciło swoją siedzibę. Władze szwajcarskiego miasta doprowadziły do jego usunięcia z lokalnego zamku. Nową siedzibą muzeum miał być zabytkowy hotel zakupiony za ponad 100 milionów złotych przez poprzedni rząd. Nieruchomość miała zostać wyremontowana i dostosowana do potrzeb muzeum, ale nie tylko, przypomina były minister kultury profesor Piotr Gliński. Myśleliśmy, że to będzie miejsce także dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych do promocji polskich spraw. Prestiżowe położenie, wspaniałe miejsce i Polska mogła tam
mówić o naszej tożsamości, o kulturze, ale także o naszych interesach. Nowe kierownictwo resortu kultury zrezygnowało z tych planów i zerwało list intencyjny podpisany z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum oraz Fundacją Libertas, która zarządza kolekcją. Decyzji rządu nie rozumie dyrektor muzeum Anna Buchman. Zwiedzający nasze muzeum to w 86% obcokrajowcy, którzy po raz pierwszy mieli okazję skonfrontować się i dowiedzieć się o historii Polski, tej prawdziwej. Wiceminister kultury Bożena Żelazowska zapewnia, że muzeum nie zostanie bez wsparcia polskich władz. To nie do końca jest tak, że wycofaliśmy się z tego projektu, natomiast na ten temat trwają jeszcze dyskusje. Projekt zakupu zabytkowego hotelu oraz utworzenia w nim nowej siedziby muzeum nie podobał się szefowi polskiej dyplomacji. Ja uważam, że to była irracjonalna decyzja. Według ministra Radosława Sikorskiego kolekcja muzeum jest bardzo skromna. Roczniki paryskiej kultury, jakiś zegarek, jakiś obraz, parę innych pamiątek zebranych już po wojnie. Tymczasem w zasobach muzeum jest ponad 12 tysięcy obiektów, których wartość szacowana jest na 40 milionów franków szwajcarskich. To archiwalia, starodruki, w tym dzieła Mikołaja Kopernika, pamiątki po Chopinie i Paderewskim. Bardzo cenne dzieła m.in. Chełmońskiego, Branta, Wyczółkowskiego i Boznańskiej. Trzy obrazy Chełmońskiego ze szwajcarskiej kolekcji są aktualnie prezentowane w Muzeum Narodowym w Warszawie na wielkiej wystawie poświęconej malarzowi. Taka decyzja i taka opinia jest policzkiem dla wszystkich Polaków żyjących na emigracji i policzkiem dla wszystkich instytucji, nie tylko dla Rapperswilu, ale dla wszystkich instytucji emigracyjnych, które powstawały po II wojnie światowej. Decyzja resortu kultury uderza w fundamenty polskości. To są ludzie, którzy mają jakąś ojkofobiczną obsesję, czyli nienawidzą własnego narodu, nienawidzą naszej wspólnoty, nienawidzą Polski i niszczą wszystko, co polskie. Ja nie potrafię sobie odpowiedzieć, z jakiego innego powodu można było zniszczyć taki projekt. Szwajcarska Polonia zapewnia, że muzeum będzie kontynuowało swoją działalność niezależnie od postawy polskiego rządu. Rząd atakuje prezydenta Andrzeja Dudę za odmowę nominacji ambasadorskich. MSZ chce dokonać zmian w około 50 placówkach dyplomatycznych. Główna uwaga skupia się na Waszyngtonie. Spór między rządem a prezydentem o nominację ambasadorów trwa od marca. To wtedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało, że ponad 50 dyplomatów kończy swoje misje. Decyzja nie była konsultowana z prezydentem Andrzejem Dudą, a to prezydent mianuje i odwołuje ambasadorów. Do dziś nie doszło do porozumienia, co dla rządu jest okazją do politycznego ataku. To, że prezydent Duda wciąż blokuje nominacje ambasadorskie w takich krajach jak USA, Izrael, Ukraina czy przy NATO, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Prosiłem, tłumaczyłem, wszystko jak krew w piach. Wiem, zostało tylko 299 dni, ale to o 299 dni za dużo. Bezpieczeństwo, prezydencie. Napisał premier na portalu X. Prezydent odpowiedział, wskazał, że Donald Tusk manipuluje, a odpowiedzialność za brak ambasadorów w USA i na Ukrainie ponosi wyłącznie rząd. Ambasadorzy RP z USA i Ukrainy są, bo nie zostali odwołani. Tylko prezydent RP może to zrobić, a ja nigdy nie podjąłem takiej decyzji. Problem w tym, że Donald Tusk i MSZ zmusili ich do opuszczenia ambasad i uniemożliwiają im wykonywanie zadań, a to istotna różnica. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wskazuje, że zgodnie z ustawą o służbie zagranicznej to MSZ wskazuje przyszłych ambasadorów. Ambasadora mianuje prezydent na wniosek ministra spraw zagranicznych. Taki wniosek mój do pana prezydenta trafił. Pan prezydent może skorzystać z swojego prawa i obowiązku konstytucyjnego i mianować lub nie. Prezydent Andrzej Duda nie zgadza się m.in. na nominację byłego ministra obrony z Platformy Obywatelskiej Bogdana Klicha na ambasadora w USA, m.in. dlatego, że to za jego kierownictwa w resorcie doszło do katastrofy w Smoleńsku. Faceta, który wtedy był ministrem obrony narodowej, czyli odpowiadał za polskie wojsko, oni chcą wysłać do Stanów Zjednoczonych. Przecież to będzie jeden wielki rechot. Bogdan Klich nie jest zawodowym dyplomatą i nie ma doświadczenia na placówce dyplomatycznej, a ta w Waszyngtonie jest dla Polski najważniejsza z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa.
Tą informacją kończymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.